Salon Polityczny Trójki Zaprasza Beata Michniewicz Dzień dobry, wicepremier Jarosław Gowin, minister nauki, lider porozumienia. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie premierze, jak ocenia pan dyskusję po filmie braci Sekielskich o pedofilii w kościele? Wnioski, które są następstwem tej dyskusji i zapowiedzi działań. Jeszcze chyba za wcześnie, żeby oceniać przebieg dyskusji, chociaż na szczęście dominują głosy powagi poruszenia na jakie ten film zasługuje. Co do wniosków praktycznych, to ja przede wszystkim czekam na konkretne działania ze strony polskiego Kościoła. Mam na myśli Kościół rozumiany instytucjonalnie. Jakie konkretne działania? Po pierwsze działania kanoniczne w stosunku do tych żyjących jeszcze sprawców. Oni powinni ponieść i zaczynają ponosić. Szkoda, że z opóźnieniem konsekwencje kościelne. Czyli Ale... powinny nastąpić zmiany personalne w kościele, pana zdaniem? Ja mówię o sprawcach, natomiast osobna sprawa to jest wyjaśnienie okoliczności, które sprawiły, że w... dopiero teraz Kościół te przypadki dostrzega i rozlicza. Uważam, że każdy z tych przypadków powinien być przeanalizowany przez Stolicę Apostolską bardzo uważnie. Mówię to jako członek Kościoła, nie jako polityk. A jeśli ktoś celowo chronił pedofilów, to powinien odejść ze swoich funkcji kościelnych? Jeżeli ktoś celowo chronił pedofilów, to powinien ponieść nie tylko konsekwencje kościelne, ale także konsekwencje karne. A kto powinien złożyć zawiadomienie, jeżeli nie wystarczy sam film? No to jest pytanie o tych, którzy mają odpowiednią wiedzę w tę wiedzę. Sądząc po filmie, mieli niektórzy biskupi, jednak tego zawiadomienia nie składali. Co prawda, trzeba też pamiętać, że część z opisywanych w filmie przypadków uległa już przedawnienia. przedawnieniu. To są sprawy sprzed kilkudziesięciu lat. W sensie no i właśnie moralnym, pojawia się pomysł, żeby w ogóle nie było przedawnienia. Czy to jest dobry pomysł? W sensie moralnym niczego to nie zmienia. W sensie prawnym oczywiście tworzy to inną sytuację niż ta, o której ja przed chwilą mówiłem. Natomiast jeżeli chodzi Chodzi o ja propozycję konkretnie Grzegorza Schetyny, żeby te sprawy nie ulegały przedawnieniu, to jest jedna z propozycji, które warto rozważyć. Minister sprawiedliwości powołał specjalną grupę prokuratorów, która będzie analizować przypadki opisane w filmie Sekielskich. To, to, jest to, działanie, to działanie zupełnie oczywiste w, państwo w sytuacji, w której w Wszyscy mieliśmy możliwość zapoznania się z, ze zbrodniami, bo pedofilia jest zbrodnią, niezależnie od tego, czy pedofil nosi krawat czy koloratkę. Otóż państwo w takiej sytuacji musi, musi działać. Zero tolerancji mówią politycy właściwie niemal chórem, a wcześniej w życiu publicznym wśród osób, które były odpowiedzialne za. Łamanie prawa za odpowiednie kary była było więcej niż zero tolerancji. Nie chciałbym formułować takiej tezy, nie chciałbym w ogóle powiedzieć czegoś, co mogłoby być rozgrywane politycznie. Natomiast chcę powiedzieć na marginesie dwie rzeczy. Po pierwsze. Uważam, że Kościół, mówię to znowu jako członek Kościoła, w tej sprawie nie zdał egzaminu i musi stanąć, mówiąc językiem kościelnym, stanąć w prawdzie. Po drugie, chcę powiedzieć, że w żadnej grupie społecznej nie spotkałem tylu wspaniałych ludzi, co wśród zakonnic, zakonników i księży. I musimy pamiętać o tym, że te zarzuty dotyczą naprawdę bardzo drobnej cząstki polskich księży. Pojawił się pomysł, żeby powołać Komisję do Spraw Pedofilii, mówię o tym Platforma Obywatelska, i zapowiada, że jeśli będzie mieć większość w przyszłym Sejmie, to taka komisja powstanie. No, to jest niestety przykład tego, przed czym przed chwilą przestrzegałem, próby wykorzystywania tej tragedii, bo mamy do czynienia ze zbrodnią, mamy do czynienia z ofiarami, którym nie, nie uczyniono, ze sprawcami, którzy nie ponieśli konsekwencji i bardzo bym prosił wszystkich moich kolegów polityków, niezależnie od tego, z której są partii, żebyśmy tej sprawy w kampanii wyborczej nie wykorzystywali, bo to jest tylko potęgowanie zła, które się dokonało. Pan, pan by prosił, a widzi pan takie naj, najbardziej jaskrawe przykłady wykorzystywania tej sprawy w kampanii wyborczej? Wydaje mi się, że postulat powoły, powołania takiej specjalnej komisji no, i zapowiedź, że jeżeli taka czy inna partia wygra, to wtedy rozliczy i tak dalej, no, to jest ni niestety przykład instrumentalizowania, politycznego. Pozwólmy z jednej strony działać kościołowi, to muszą być działania szybkie, naprawdę już nie ma tutaj ani dnia na zwłokę i pozwólmy działać instytucją państwowym. Jak widać po inicjatywie pana ministra, ziobry zabrały się one zdecydowanie do pracy. A czy według pana to jest tak, że próby zbijania kapitału politycznego przy tej okazji Zależą od sympatii politycznych, czy nawet od przynależności poszczególnych osób? Gdybym coś takiego bym sugerował, to mój apel sprzed dwóch minut, aby nie wykorzystywać tego politycznie i wyborczo, byłbym podszyty hipokryzją. To była moja prośba adresowana do całej klasy politycznej. Czyli w swoim obozie też pan widzi takie próby? Nie twierdzę, że widzę takie próby. Mówię tylko, że my, politycy w kampanii wyborczej ulegamy pokusom do tego, żeby wykorzystywać każdą okazję do podniesienia chociażby o 10% słupka poparcia, i mam nadzieję, że w tej konkretnej sytuacji powstrzymamy się przed tą pokusą. Zaostrzenie kart do, do 30 lat pozbawienia wolności. Taki pomysł pojawił się, powiedział o tym premier Kaczyński, a będzie o tym mówił Pewnie bardziej szczegółowo minister Zbigniew Ziobro. Czy pan jest za? Być może już dzisiaj, podczas posiedzenia rządu ten projekt będzie rozpatrywany, podobnie jak propozycja Grzegorza Schetyny, żeby zlikwidować przedawnienie zbrodni, jaką jest pedofilia. To jest myśli, na pewno myśli pan, propozycja... że, że te, te kwestie będą już omawiane podczas dzisiejszego posiedzenia? Nie wykluczam. Nie wykluczam, dlatego że Ministerstwo Sprawiedliwości od dawna pracowało nad odpowiednimi rozwiązaniami. Przypomnę zresztą, że w tej Kadencji. Nasz rząd zaostrzył kary za pedofilię, stworzyliśmy rejestr pedofilów. Nawiasem mówiąc, taki sam rejestr zamierzałem stworzyć się jako minister sprawiedliwości. To zamierzałem, ale nie stworzyłem. A, nie zdążyłem, tak. A w ogóle jak wyglądała ta sprawa ścigania pedofilii i wymierzenia kar podczas kiedy pan kierował resortem Sprawiedliwości? Jak to wtedy było? Trudno mi, formułować tutaj jakieś tezy dotyczące, tezy dotyczące generalnie tej sprawy. Nie przypominam sobie, żeby istniała. Jakakolwiek sytuacja, w której wymiar sprawiedliwości nie stanąłby na wysokości zadania. Zresztą w przypadku tych księży, pedofilów, problem nie polega na tym, czy oni zostali skazani na kary zbyt łagodne, czy, czy dostatecznie surowe. Problem polega na tym, tylko, że, że, w ogóle, że w ogóle nie zostali skazani. A jeżeli ich spotykały jakieś sankcje, to tylko kościelne, to dobrze, ale sankcje kościelne w przypadku zbrodni, jaką jest pedofilia, są niewystarczające. Panie premierze, pedofila to nie jedyny wątek dotyczący kościoła, który się pojawia w kampanii wyborczej. Jak pan ocenia serię wypowiedzi i później następstw tych wypowiedzi, czyli tych wypowiedzi w wyniku? W, 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 wymagających odpowiedzi, znań odpowiadających, do czego, do czego to prowadzi? Na czyją korzyść to działa? Nie wiem na czyją korzyść. Na pewno nie działa na korzyści debaty publicznej i kultury politycznej, dlatego że uważam, że poza kwestią tą ostatnią, pedofilii, która zresztą, i to podkreślę po raz kolejny, powinna być wyłączona z bieżącego sporu politycznego. To inne tematy, tak zwane światopoglądowe, są w mojej ocenie tematami zastępczymi. Świadczą o tym, że ci, którzy te tematy poruszają, no, świadczą o ich bezradności, o tym, że nie mają żadnych konkretnych propozycji do przedstawienia Polakom, zwłaszcza, że te, te wybory dotyczą spraw europejskich i na tej problematyce w kampanii i powinniśmy się skupiać tymczasem tutaj. No dwa... właśnie, no to się skupmy na 100 na miliardach obiecanych przez Platformę. Czy to jest realne, żeby budżet dla Polski, nowa perspektywa? Była bardziej korzystna niż to jest w planach Komisji Europejskiej. Na pewno to jest realne i co więcej, jestem przekonany, że nasz rząd, bo to my będziemy ten budżet negocjować, wynegocjuje rozwiązania korzystniejsze niż proponuje Komisja Europejska. Ja już spuszczę zasłonę milczenia, że wśród komisarzy jest też przedstawiciel Polski. Prawda? I to Ale raczej. odsłonię tę zasłonę Dobrze, to nie będę w takim razie tego wątku kontynuował. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że pan premier Morawiecki stworzył bardzo silną koalicję 15 państw, które opowiadają się z jednej strony za utrzymaniem zasady wolnego rynku, bo ta zasada jest niestety kwestionowana, naruszana właśnie przez te silniejsze, bogatsze, starsze kraje unijne, starsze pod względem przynależności, jak i to jest koalicja na rzecz utrzymania wysokiego budżetu i kontynuowania polityki wyrównywania. Poziomu życia w Europie, poziomu zamożności poszczególnych krajów. Ostatnie sondaże pokazują, że Komitet Prawa i Sprawiedliwości, czyli właściwie Zjednoczona Prawica, idzie łeb w łeb z Koalicją Europejską. Czy państwo mają jakieś wewnętrzne, bardziej szczegółowe sondaże, które to potwierdzają, albo temu zaprzeczają, albo skłaniają do niepokoju? Zapewne Prawo i Sprawiedliwość ma takie sondaże. Ja nie jestem politykiem PiSu, więc my tych że sondaży nie znam. My współpracujemy w sprawach Programowych. Mamy wspólny rząd, który jest bardzo wewnętrznie koherentny, ale akurat jeżeli chodzi o kampanię wyborczą, to prowadzimy ją w nieco w odrębnie. Natomiast wracając do Czyli istoty co, pani być, pytania: może być źle? Wracając do istoty Pani pytania, ja od wielu miesięcy powtarzam, od momentu kiedy powstała koalicja europejska, czyli okazało się, że jednak partie opozycyjne są w stanie, większość partii opozycyjnych jest w stanie stworzyć wspólną listę. Powtarzam, że wynik wyborów będzie bardzo wyrównany. Będzie ostatecznie zależał przede wszystkim od mobilizacji obu elektoratów. Panie premierze, komu Pan wierzy w sprawie ustawy Just Act? Czy pani Ambasador Mossbacher, która zapewnia, że ta ustawa właściwie nie ma znaczenia na przykład dla nas, czy członkom Izby Reprezentantów w USA, którzy chyba wydaje mi się, że takich aktów strzelistych nie przygotowują, tylko prawo. Krwiste. Ja w tej sprawie wierzę sobie, to znaczy swojemu rozpoznaniu tej sprawy. Tak się złożyło i nie był to przypadek, że byłem w Stanach Zjednoczonych akurat w momencie, kiedy uchwalano tę ustawę, mniej więcej rok temu. I w tej sprawie zdecydowanie bliższa prawdy jest pani w ambasador. Natomiast spotkałem się również w Waszyngtonie, z, z, nie przedstawicielami, ustawa, z przedstawicielami nie ośmiu z ma nie głównych nie organizacji żydowskich. Zaraz powiem, co wynika, mm. bo oczywiście to nie jest tak, że nic z niej nie wynika, ale spotkałem się z, przedstawicielami, z liderami tych ośmiu organizacji i powiedziałem jednoznacznie, że ani ten rząd, ani żaden następny polski rząd nie zdecyduje się w, i w, nie wyrazi zgody na naruszenie w, zarówno elementarnych zasad takich sprawiedliwości, zasad moralnych, jak i zasad prawnych obowiązujących. Od czasów prawa rzymskiego. Mienie bezspadkowe od 2,5 tysiąca lat przechodzi na rzecz państwa. Ale z tego wynika, że, że oni uchwalili tę ustawę w nadziei, że nie wiem że będą rządy, które będą chciały jednak ulec oczekiwaniom środowisk żydowskich. Ta ustawa zobowiązuje departament Stanu do przed, Monitorowania. No właśnie, jak, jak to wygląda, ale po co? zapewne, żeby wywierać pewną wizerunkową presję na te 40 krajów. Natomiast mówię jasno, w imieniu wierzę w to nie tylko naszego rządu, ale całego polskiego państwa, wszystkich następnych rządów, że w tej sprawie nie ulegniemy, ponieważ Polacy, podobnie jak Żydzi, a przede wszystkim podobnie jak obywatele polscy pochodzenia żydowskiego, którzy zostali wymordowani przez Niemców, my wszyscy jesteśmy ofiarami. To jeszcze króciutko na koniec. Chce pan zablokować pomysł zniesienia górnego limitu składek na ZUS, który znowu się pojawia? Nie jestem zwolennikiem tego rozwiązania. Ale jak to jest, Uważam, że on się on pojawia, bo zdaje się, że, że on został zakwestionowany przez, przez Trybunał Konstytucyjny. Przez Trybunał Konstytucyjny, ale ze względów proceduralnych, nie ze względu na meritum tego rozwiązania. Samo meritum jest oczywiście zgodne, to znaczy mieści się w ramach. No, konstytucji. no dobrze, ale to jak chce pan przekonać premiera, że to nie jest dobry pomysł? Argumentami, że to może wypchnąć albo poza granice Polski, albo poza system podatkowy bo jest wiele sposobów na obejście tego rozwiązania. Dużą część polskiej klasy średniej, w menedżerów, informatyków. My akurat bardzo potrzebujemy tego, żeby tworzyć warunki, aby ludzie o takich kompetencjach raczej wracali do Polski niż wjeżdżali. Dziękuję. Wicepremier Jarosław Gowin, Batem Kniuch. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo.